było wcześniej kilometr 200 jakieś flagi, gdzie jest ta czerwona flaga, gdzie jest ten taki namiot biało-czerwony. Może to też Rafałowi pomoże. To jest Nibali. Jest tutaj, popatrzmy, Nibali dojeżdża do kilometra, więc Rafał Majka ma już mniej, jakoś Polaka nie pokazują, a chcielibyśmy go zobaczyć. Chcielibyśmy go zobaczyć triumfującego. To pewnie zobaczymy, ale jeszcze trochę emocji dajmy z siebie. Dobrze, damy radę, proszę Państwa. Już wszyscy się ogląda Nibali, ogląda. Pchamy. 29, ale pchamy, nie przestajemy. Teraz tutaj ruszył Bardę. Bardę chce urwać jak najwięcej od Valverde i awansować na drugie miejsce. Jest, proszę Państwa. 29, 30. No dobrze, a ile do mety? Oni już tu dojeżdżają. Pokażcie nam Majkę, panie realizatorze, co wy robicie? Przecież wy kompletnie... A teraz Van den Broek nagle, no. Przecież ten facet ma 5 minut straty. To po cóż wy go nam pokazujecie? Jest, Rafał! Jest! Nie oglądaj się! Jedź! Jedź! Patrz przed siebie, tam jest meta! Meta! Arrivé napisane! To jest meta! Tam trzeba być pierwszym! No i będzie, proszę Państwa, pierwszy. Będzie pierwszy. Wierzę w to. 400! 400 metrów do mety. Jest Nibali, niestety jest Nibali, ale gdzie, dlaczego nie pokazują Majki? Pokażcie Majkę. Tak jest! Jest! Rafał! Finiszuj! Pchamy! Pchamy! Wygrał! Musi! Idzie! Jedzie! Wygrywa! Zenon Jaskuła! Rafał Majka! Król Alp! Król Alp na tegorocznym Tour de France. Rafał Majka, wczoraj drugi, dzisiaj pierwszy. 21 lat po Zenonie Jaskule, który wygrał w Pirenejach. Brawo Rafał Majka, wielki sukces tego kolarza i polskiego kolarstwa. No, jeszcze będzie zapinał koszulkę, czy ma czas, Rafale, nie oglądaj się. Meta, arrivé, to jest wszystko napisane. Jeszcze jest! Jest! Rafał Majka! Brawo! Rafał Majka! I no Nibali i będzie Państwa, drugi. Teraz dopiero Nibali. Wczoraj było Nibali Majka, dzisiaj Majka Nibali. No pięknie, Pero chciał go tu zaskoczyć, Włocha. Włoch powiększył przewagę nad swymi rywalami, ale dla nas najważniejszy jest ten dzisiejszy dzień. Liczyliśmy na sukcesy Kwiatkowskiego, może na zwycięstwo etapowe, ale czekaliśmy na góry. Czekaliśmy na dzień, kiedy Rafał Majka pokaże, że jest jednym z najlepszych górali. A tu na tym turze jest najlepszym góralem.